Witam w kolejnym odcinku Sudeckiego Stoi. Tym razem, jak Kamil powiedział ostatnio, że ja będę polował. Mam nadzieję, że upoluję jakiegoś dzika. Sprzętu mam, jak widać, trochę. I tutaj też trochę. Jakiego sprzętu to Kamil wyjaśni. Ja tylko naciskam na spust. Także wybierzemy się. Zapraszamy Was na polowanie na dziki. Mam nadzieję, że dziki będą, bo w zeszłej nocy były same jelenie były. A mam nadzieję, że dzisiaj taka pogoda jest, że będą same dziki. Nie no, były dziki, co ty opowiadasz? Daszbur, witam wszystkich w ogóle. No. Ale mało było, co to. No ale były. Udało się upolować dzika. Tak. Dzisiaj taka pogoda jest taka, jak to się mówi, dzicza, co nie? Tak jest. Infirej, jak widzę, na szyi. E6 Pro. Biedy nie ma. Obróżnia się z tyłu. Pokażemy, czym ty dzisiaj polujesz. Moim blazerem. Z blazerem. Tak jest. Kaliberek 308 i co? RWS. RWS. Tak, strzelamy z RWS-a. Amunicja podrożała? Podrożała. Ale na blazerze Alpex, ten co widzieliście ostatnio, więc dobrze, że nam się z tego poluje. Dzisiaj Mariusz oceni, jak w tym widać. Dokładnie. I jak z tego szutera się strzela. Tak jest. Idziemy trochę pochodzić. No i co? Będziemy próbować. Mamy siłę, mamy ochotę. Tak. Także nabdychamy się świeżego powietrza. No to co? Zapraszamy, idziemy. Okej, pochodziliśmy sobie troszeczkę po polach, no i mamy rzepak i mamy dziki. Mamy dziki, tych dzików jest 9 sztuk. Same przelatki. Musimy wybrać, mimo tego, że są przelatki, musimy wybrać tego dzika, który będzie odpowiednim dzikiem. Nie będzie to dziewczyna, tylko może zobaczymy jakiegoś samca. Poszukamy z pędzelkiem. Wybierzemy, zobaczymy. Na razie do tych dzików jest daleko, bo jest grubo ponad 200 metrów, ale będziemy podchodzić, nie? Spróbujemy. Auta coś tam hałasują, ale mimo tego, że tutaj się chodzi, to ale coś tam wypatrują, co nie? Nie wiem, widzą nas 13, widzą. No spróbujemy ponagrywać z daleka, weźmiemy zaraz Alpexa. A ty już patrzyłeś, jak widać? No co powiem, wspaniale. Wspaniale, jak to się mówi, oko Boga. Nie, oko Boga to jest jedno, ale tutaj widać dobrze, bardzo dobrze. Nie, no widać dobrze. Widać dobrze i można, najważniejsze, żeby się nie pomylić, nie? Tak jest. No, a w tym sprzęcie pomyłka to raczej chyba jest niemożliwe. Jest to niemożliwe. Co, idziemy, przejdziemy przez drogę i będziemy je podchodzić. No mamy tam 200 metrów. Ponad 200 jest. No, no to podejdziemy, zobaczymy. No to chodźmy. I co? Dziki widzę. Szczerze powiedziawszy, że z blazera to ja świątecznie strzelam. Raz, kilka razy w roku. Ciszej, mu się uciekną. Kilka razy w roku strzelam. Także spróbujemy strzelić tego dzika. Dobra, to co? Skup się. Dobra, nie strzelaj jeszcze. Ja będę nagrywał termosem. Okej. Okay. Nie strzelaj. Dobra, nagrywaj.
Jesteśmy po szczele. No teraz, teraz już możesz głośniej mówić, bo reszta uciekła. Lufa gorąca, ale jak ja strzelam, to dziki potrafią jeszcze się podnieść i uciec. Także musimy odczekać chwilkę, popatrzeć na dzika, czy on faktycznie spisał testament i... Nie no, leży. Leży. Leży, ale za chwilkę ale stanie. Ale kawałek poszedł, ale strzelałeś konsumpcyjnie, tak? Jak się odda strzał, to zawsze trzeba patrzeć, jeszcze te 30 sekund trzeba patrzeć, mierzyć, bo tu idzie energia, tak? Dostaje, leży, a potem nagle staje się cud i zmartwychwstanie i idzie, nie? Dobra. A ty tak lubisz, nie? Później biegamy 5 godzin. Powiedziawszy, mój pies się nie nudzi. Mój pies się nie nudzi, także ja tak ostrożny jestem, co nie? Także poczekamy chwileczkę i zaraz pójdziemy. Ty wiesz, że z tyłu auta widać, że jadą? A to jest za nami. No. To są za nami. A byliśmy za tą drogą, tam daleko i tam żeśmy je wypatrzyli. No i udało się podejść. Ty, ile było? Bo włączyłeś dalmierz? Tak, włączyłem dalmierz, było 75 metrów. No to idealnie, bo porze pachorze... Ale jak oddałem strzał, to jak zwykle, kurde, ten będzie widać, pobłądziło mi. I nie nagrałeś, jak się przewraca. Dokładnie. Ale od tego masz mnie, żebym ja z boku termosem nagrał. Dokładnie. No bo to nie jest mój szczucer, także nie jestem ułożony z nim, tak? Ale co, źle się strzelało? Nie, no bajka. No. To pastorał, słuchaj, stabilny, także naprawdę można strzelać z tego na te 200 metrów spokojnie, a tutaj to... Ja mam do ciebie propozycję. Może wymienisz ten pastorał na pastorał minister? Minister? Ten się sprawuje jakoś, nie? Dobry, nie? Nie, no... Dwie podpory. Ja zawsze miałem trójnoga. No, i pamiętam. I tam się te różne rzeczy działy, co nie? Widzowie też pamiętali, co było na rykowisku. Myślałem, że to wyrzucę to koromysło. No dokładnie, tak było, co nie? Jak ty to powiedziałeś, to jest dobry pastorał na pola, a nie no, do lasu w góry. Ale nie strzelałem nigdy z dwóch podpórek, a teraz już ten sezon przeliczyłem z tym pastorałem i naprawdę zdaję egzamin, co nie? A ogólnie Alpexa jak oceniasz? Bo ty pierwszy raz tak naprawdę, nie? No opowiadaj. Nie, no tutaj się pomylić, tak jak powiedziałem. Żeby tutaj się pomylić, to naprawdę chyba... No nie ma takiej opcji, żeby się pomylić. Trzeba chcieć, nie? Naprawdę, bo jak już strzelasz tak... Jak strzelasz na przykład bez takiego sprzętu i strzelasz na pełni, to w sumie na 99% jesteś pewny, że... Jak to się mówi? Na 99% jesteś pewny, że to nie jest locha, czyli na 100% to jest locha. Tak przy księżycu, a ten sprzęt raczej to nie ma pomyłki, tak? Nie można tego mylić ani z zającem, ani z lisem. Wszystko widać, ale ładnie było widać, naprawdę. Dzisiaj fajna noc, nie? Bo zero wiatru prawie. Można... Aha, jeszcze najważniejsze pytanie, co robimy dalej? Słuchaj, bo dzisiaj Dzień Kobiet. No tak, Dzień Kobiet. My tak obchodzimy Dzień Kobiet, nie? Dlatego moja żona już powiedziała, no fajnie. Pozdrów. No, pozdrawiam moją żonę. No moją też pozdrów. No, również pozdrawiam. Ja też cię, kochanie, pozdrawiam. To idziemy do dzika, mamy 75 metrów. Podejdziemy, zobaczymy jaka sytuacja i co, myślisz, że będziemy dalej polować? No, chciałbym. Tylko pytanie, czy ty byś chciał? Nie, no mówiłeś mnie. No dobrze, no. Taka noc, wspania. Mamy dziki, także pochodzimy, poglądamy. I... Wczoraj ja jednego, tylko mój na pewno jest mniejszy niż twój. Już nawet bez podchodzenia to wiem. Bo ja takiego jakiegoś, no malutko. Ja tak mierzyłem, to tak jak patrzyłem przez to mówię, no z 50 kilo dobrze. No, ale to równe dziki były, tak więc 40-50 kilo. Ale patrz, znam tą watahę, że tak powiem. Ale patrz, ten dzik leży. No, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. A to idziemy patrzeć. I później po może co, no po jak, ile masz jeszcze dzików na odstrzale? Jeszcze dwa? Tak. No to jeszcze pojedziemy na pola zobaczyć, nie? Zobaczymy, pojedziemy. Dzisiaj jest Dzień Kobiet. Szczególny dzień, to znaczy, że nam się powodzi. Dobra. Dobrze, no to co? Idziemy do dzika. Życzę nam szczęścia, nadal, tak. Może będzie ciekawie. Ruszamy do naszego dziczka. Patrz Mariusz, dzik leży. 50 kilo. Nie, no ja wiem, zaraz zobaczymy. No ładny dzik. Czy bliżej tego dzika, tym mniej waży. Tym mniej waży, dokładnie. Nie, 50, nie ma, gdzie ta 50? 35. Tak. 35 kilo. Dokładnie tak będzie. Ale tak jak ale zobacz. Katanga jest? Tak jak żeśmy mówili. Pędzel jest. I to jest właśnie efekt. Zgaś no to światło, bo widzów oślepiasz. Ja będę świecił. Dokładnie. No i to jest jak widać, będę ciebie oślepiał. Tak jak widać, efekt jest. Także sprzęt. Pierwszy sort. Dasz bur? Mariusz?
Już biorę złom, pozwolisz, że zrobimy ten złom z rzepaku i ostatni kęs. Dobrze. To ty przytrzymaj teraz kamerę. I światło. Włączam światło. Aha, dobra. Polujemy na rzepaku. Także chronimy uprawy. Tak. Ostatni kęs. Pieczęć. Ja dzisiaj taką czapkę, bo mi zimno było ostatnio, więc wziąłem sobie taką. No, w przeciwieństwie do ciebie, to ja wziąłem inną czapkę. Ja wiem, ale ja wziąłem taką, bo. Znaczy nie wziąłem. Mam tą z daszkiem, ale mi było zimno, więc miałem taką w aucie. Daszbur, nie widzę twojej ręki. Daszbur. Daszbur. Proszę bardzo. Nie wiem, czy mam to wsadzić, czy. Dobra, wiesz? Ja już z wizji znikam, bo to jest twój dzień. Daj mi tę kamerę. I zgaś twoje światło. Jest i twój. Okej. To co? Chcesz coś opowiedzieć jeszcze? Opowiem w części kolejnej. W części kolejnej? Widzę, że masz nóż. A naostrzyłeś nóż? Tak, ostrzyłem nóż, bo wczoraj jakaś tempadzida była. Wczoraj ciężko było. No, ja swojego nie wziąłem, twój miał być ostry, okazał, ale daliśmy radę. To teraz tak. Kto idzie po auto? Najmłodszy, czyli ja. Dobrze, w każdym bądź razie, no co, bierzemy się do patroszenia i będziemy go musieli do tej drogi dotargać. Nie ma wyjścia. Nie przedłużajmy. Tak, nie przedłużajmy, idziemy polować dalej. Jak to się mówi, działajmy. Działajmy. Dobrze. Są dziki, nie? Jednego dzika mamy za sobą, a teraz, tak jak mówiłem, że pogoda jest taka typowo dzicza, co nie? Mamy dziki. Ale naprawdę teren jest ciężki, bo jest zakrzaczenie, wysoka trawa. No ale wiadomo, jak jest wysoka trawa, to musimy podejść jak najbliżej. A czy nam się uda podejść jak najbliżej? No to zobaczymy. No to lecimy. No i co? Pomierzyliśmy, pobadaliśmy, ale tak jak mówiłem, że teren jest mokradła, jest wysoka trawa i musimy podejść jak najbliżej. Jak podchodziliśmy, wiatr żeśmy mieli wspaniały, nie? Wiatr był dobry, ale co się stało, że one uciekły? Ja to nie wiem, najpierw były, ile były? 3 czy 4? Później doszły jeszcze 3? Doleciały jeszcze 3 i już normalnie było jak na tacy, już mierzyłem, prawie już było do strzału, ale tak jak mówiłem, że ten teren jest taki ciężki, że no, strzelać w trawach, no to co, no, kula się rozbije o trawę i będzie po prostu. No nie było chyba czystego, nie? A ty patrzyłeś w nokto, ja patrzyłem w termo. W termo to inna bajka, nie? W nokto widać te przeszkody, nie? No dokładnie. I tutaj w tym wypadku, no lepiej odpuścić, tak? Lepiej odpuścić, bo nie było czystego strzału. Ale daleko nie było, nie? Do blisko żeśmy podeszli, już tam, nie wiem, tak. 50 metrów było. Ale to co? No nie dało się, no nie dało się, nie dało się strzelić. To co? I co, Mariusz, kończymy ten dzień kobiet? No trochę, my żeśmy za tymi dzikami, naprawdę żeśmy się nachodzili. Bo co odeszły, to my podchodziliśmy. Co odeszły, to podchodziliśmy, tak jakieś elektryczne były. Nie? Ale i tutaj jakieś strumyki, nie strumyki i bagna. Ja to sobie prawie nogę złamałem. I kupę śmieci jeszcze jest jak na polach. No i tak się chodzi, no i szanse mizerne wtedy. Ja już byłem pewny, że strzelimy, bo już było tak dobrze, ale niestety, no, czasami trzeba odpuścić. Brakło kropki na D. Dokładnie. Może kiedy indziej się wybierzemy.
Ty, ja już chyba nie mam zdrowia takich nocnych skapat. Ja naprawdę, ja już poluję tylko do kamery, bo nie, nie, po prostu mamy tego dzika na pace jednego i co, będziemy się... I zimno jest, nie? Zimno jest. No i dalej jest zimno. No już teraz się robi chłodno, ale co, wybieramy się jeszcze? I chodziliśmy, chodziliśmy i tego jelenia faktycznie było mało. A co my widzieli dzisiaj? Ja to nie wiem, z 30 jeleni to wszystko, więcej nie było. No jak to jest, że jedna noc to jest tak, że są... chodzi się i są same jelenie, tak? A druga noc jest taka, że są same dziki, a jelenia nie ma. Słuchaj... Ciśnienie czy co? Trzeba naprawić dwie ambony. Kiedy? Deklaruj się przed kamerą, bo ty do roboty to wiesz jak ty jesteś. Dajcie mi ludzi, a ja to zrobię. Nie, no oczywiście ochota jest, nie? Tylko, że z czasem. Będziemy próbować. Będziemy próbować? Będziemy próbować. Pokażemy, jak to się robi. Jedziemy na chłodnie? Jedziemy na chłodnie, także dziękujemy i do zobaczenia za ileś tam odcinków. To co? Dasz bur, wszystkiego dobrego.